Dzień dobry, wiecie może co się stało pod Legnicą? No ja bardzo chętnie wam opowiem. Otóż w 1241 roku doszło tam do starcia między wojskami polskimi, wspieranymi przez zagraniczne posiłki, a najeżdżającymi ich ze wschodu mongołami. Starcia pod wieloma względami, przynajmniej pozornie, zakończonego dla nas tragicznie, uznawanego za wielką klęskę polskiego rycerstwa, w trakcie którego nie tylko zginęło naprawdę wielu zasłużonych wojowników, ale i dowodzący nimi najsilniejszy z żyjących wtedy książąt polskich Henryk II Pobożny. Jakie były skutki bitwy? Czy w jej trakcie padły pierwsze znane słowa w języku polskim? A może jest ona jednym z najwcześniejszych przykładów użycia broni chemicznej? Na te pytania, a także wiele innych, odpowiem wam w dzisiejszym filmie. Także, jeśli temat Was zaciekawił, tradycyjnie zostawcie suba, komentarz. Możecie wesprzeć nas na Patronite, serdecznie polecam, bardzo nam to pomaga. Zaobserwujcie nasze socjale. A ja zapraszam Was do oglądania. Oczywiście przed omówieniem samej bitwy trzeba jeszcze niestety wiedzieć, czemu do niej w ogóle doszło. Dlatego na samym początku trzeba wpierw omówić sobie całe tło historyczne. Mamy rok 1241. Polska była słaba i wyniszczona, a to za sprawą tego, co Polacy robią najlepiej, czyli kłótni między sobą. Tu akurat oczywiście mowa o rozbiciu dzielnicowym, które miało się wtedy w najlepsze. Na domiar złego za naszymi granicami też wcale dobrze nie było. Mongołowie ledwie kilka miesięcy temu podbili Ruś i spustoszyli Kijów, a teraz swoje Ekspansję skierowali w stronę Węgier. Ale jaki to ma w ogóle związek z Polską? Otóż musicie wiedzieć, że tatarscy najeźdźcy mieli wcale nie najgorszy wywiad. Znali panujące zależności między państwami i dynastiami, wiedzieli więc, że muszą zrobić coś, aby północni władcy nie przyszli na pomoc władającemu wtedy Węgrami Beli IV. A jak najlepiej sprawić, aby wojska innych państw nie walczyły na terenie, który chcemy zająć? Sprawmy, że będą musiały walczyć gdzieś indziej, najlepiej u siebie. Tak też pomyśleli Mongołowie, dlatego już na przełomie 1240 i 1240. 41 roku w stronę Lublina i Drohiczyna ruszyły pierwsze zwiadowcze grupy, które zrobiły no, zwiad i po powrocie poinformowały, że atak jak najbardziej może się odbyć. Dalej w lutym 1241 w kierunku Polski ruszyły kolejne dwie grupy mongolskie, północna i zachodnia, z czego ta pierwsza zajęła się głównie grabieniem Litwy. Druga z kolei wpierw zdobyła Sandomierz, po czym zaczęła kierować się na Kraków, aż po drodze w miejscowości Turskowielkie zatrzymały ich wojska polskie, które co prawda przegrali Grały, jednak dowodzący mongołami Pajdar tak czy siak swoje oddziały zawrócił. No i mamy marzec tego samego roku. Wojska mongolskie znów najeżdżają wcześniej zniszczony Sandomierz, po czym, tak jak wcześniej, rozdzielają się na dwie grupy, z czego jedna ruszyła na Kraków. Pomimo tego, że polskie rycerstwo próbowało powstrzymać Mongołów w bitwach pod Chmielnikiem i Tarczkiem, to niestety w obu przypadkach ponownie poniosło klęskę, opóźniając jedynie ich marsz. Tak czy siak, ci do stolicy Małopolski w końcu dotarli, zajęli ją, no i doszczętnie sp Palili, tak, że ostać miał się tylko Wawel i kościół św. Andrzeja. Nie zatrzymali się tam jednak na długo, bo czym prędzej skierowali się na zachód, po drodze łącząc się z drugą grupą. I pomimo kilku kolejnych starć, 8 kwietnia dotarli oni w końcu pod Legnicę, gdzie czekał na nich już Henryk II Pobożny na czele swojej armii. Najpotężniejszy z władających wtedy książąt polskich. Mający pod sobą Śląsk, Małopolskę i Wielkopolskę. Nie wiedzący jeszcze, że bitwa skończy się dla niego niezbyt dobrze. Ale nie uprzedzajmy Faktów. Tylko teraz chwila. Naprawdę Mongołów nie można było powstrzymać nieco wcześniej. Nie wiem, zebrać wszystkich wojsk dużo szybciej, nie narażając w tym czasie połowy kraju na wyniszczenie. Oni dotarli prawie do drugi koniec państwa, to dość daleko. Otóż powodów zwlekania Henryka było w zasadzie kilka. Jak wiadomo, Polska była w rozbiciu, a księżęta często mieli problem ze współpracą. Do tego kraj był po prostu osłabiony, o czym Henryk wiedział. Dlatego też miał on nadzieję, że długi marsz wyczerpie nieco wojska wroga, a na pomoc przyjdą mu posiłki z zakonów rycerskich, które to ostatecznie na szczęście dotarły, w przeciwieństwie do mającego nam też pomóc królaczek Wacława I. W zależności od relacji miał on zwyczajnie nie zdążyć lub w pewnym momencie uznać, że on to ze swoimi wojskami sobie zostanie i poczeka na Przełęczy Sudeckiej. No dobra, wiemy już czemu do bitwy doszło, teraz czas przejść do meritum, do jej przebiegu. Jak wspomniałem 8 kwietnia Mongołowie ostatecznie dotarli pod Legnicę, gdzie oczekiwało ich już polskie wojsko. Co do armii po obu stronach istnieją pewne kontrowersje. Wiadomo na pewno, że Tatarzy najechali nas w liczbie około 10 tysięcy, jednak w wyniku późniejszych walk stracili oni sporą część swoich wojsk i podlegnicy mieli dotrzeć w znacznie okrojonej liczbie. Niektóre źródła mówią o około 8 tysiącach wojsk, jednak dziś raczej przyjmuje się, że było ich bliżej 6-7 tysięcy. Co do Polaków, wiadomo na pewno, że było ich nieco mniej. I to pomimo wsparcia niepolskich rycerzy zakonnych, najpewniej ten. Plan Dariuszy i Janitów, chociaż Jan Długosz wspomina też coś o Krzyżakach. Jednak tym, co on wypisywał, zajmiemy się nieco później. Wróćmy do tematu. Poza posiłkami po polskiej stronie m.in. stanąć mieli pochodzący z mora w bolesłowdy rycerze Śląscy i Małopolscy dowodzeni przez Henryka, krakowscy pod dowództwem Sulisława i opolsko-raciborscy dowodzeni przez księcia Mieszka II Otyłego. Ogólnie przyjmuje się, że przeciw Mongołom stanęło około 4000 zbrojnych. Chociaż niektórzy są zdania, że mogą być ich aż 8, Tysięcy lub przeciwnie jedynie 2000. Wreszcie mamy 9 kwietnia, dzień bitwy można więc wreszcie skupić się na jej przebiegu. No tyle, że jest problem, bo nie ma na ten temat zbyt wielu informacji. Większość źródeł w tym temacie jest naprawdę skąpa. Taki autor Księgi Henrykowskiej pisze jedynie z tego księcia Henryka II Pobożnego. Ten, mianowicie książę Pan padł w bitwie, zabity przez pogan za lud swój w 1241 roku dnia 9 kwietnia. Z kolei powstałej nieco co później Kronice Wielkopolskiej przeczytać można. W roku zaś 1241 han Tatarów Batu wraz ze swoimi wojskami Tatarów, ludu srogiego i niezliczonego, przeszedłszy przez Ruś, w wojska skierował przeciw Polsce. Henryk, syn Henryka Brodatego, książę Śląska, Krakowa i Wielkopolski potężnie zabiega im drogę z wieloma tysiącami zbrojnych na polu zamkowym Legnicy i odważnie walczy z nimi, pokładając nadzieję i ufność w pomocy Boga, który niekiedy z powodu zbrodni pozwala na biczowanie swoich. Wspomniany książę straciwszy wiele tysięcy, sam Polek zabity. Wraz z nim podobnie został zabity pewien książę Bolesław z przydomkiem szczepiołka. Ten ostatni to wspomniany już Bolesław Dypolowicz. Jak widzicie, poza informacjami, kiedy, kto i gdzie umarł, nie możemy tutaj dowiedzieć się dużo więcej. Nieco obszerniejszym źródłem w tym temacie jest jednak historia Tartarorum, spisana w roku 1247 przez nieznanego z imienia mnicha o nazwisku Debridia, będąca zapisem ustnej relacji Benedykta Polaka, papieskiego posła wysłanego do Mongolii. Poświęca ona odrobinę miejsca wydarzeniom w Polsce i dowiedzieć się z niej można, że z początku wojska polskie najpewniej zyskały przewagę w boju na tyle dużą, że zmęczeni już wcześniejszymi bojami Tatarzy chcieli się wycofać. Wtedy jednak część wojsk Henryka zaczęła się wycofywać, co najeźdźcy wykorzystali i pojmali władcę, a następnie całkowicie obrabowali i kazali mu klękać przed martwym wodzem, który poległ w Sandomierzu. Głowę jego jakoby głowę barana zawieźli przez Morawy na Węgry do Batu i w Wkrótce potem rzucili ją między głowy innych poległych. No i w sumie tyle ze szczegółów. Jak widzicie, tutaj też dużo tego nie ma. Wiemy jednak przynajmniej, jak zginął książę. Co ciekawe, jego ciało po bitwie znaleziono faktycznie bez głowy, a rozpoznany miał on zostać przez swoją żonę po tym, że u lewej stopy miał on podobno sześć palców. I uwaga, kilkaset lat później jego grobowiec został otwarty i faktycznie podobny szczegół anatomiczny został przez badaczy potwierdzony. Jednak najszczegółowszym podaniem na temat bitwy są uroczniki, czyli Kroniki sławnego Królestwa Polskiego, spisane przez Jana Długosza. Jeśli ktoś z Was siedzi w temacie, być może nawet kojarzy dość drobiazgowy opis starcia z podziałem na chłówce i tak dalej, pochodzi on właśnie z kroniki Długosza. Nie będę wam w tym filmie dokładnie przedstawiać już tej relacji. Na YouTubie znajdziecie dużo ciekawych materiałów na jej podstawie, z dokładnymi mapami i animacjami. I ja skupię się tutaj na omówieniu kilku konkretnych kwestii w owej kronice, przez autora przytaczanych. W skrócie napisał on, że w pewnym momencie Polacy zyskali przewagę, Mongołowie zaczęli się wycofywać. To łączy się z poprzednimi źródłami, ale nagle ktoś ze strony mongolskiej zaczął biegać między walczącymi i krzyczeć po polsku, by ci uciekali, i po mongolsku by walczyli dalej. W wyniku tego część Polaków wycofała się, tutaj konkretnie mowa o tych podwodzą mieszka tyłego, A widząc to, Henryk pobożny miał krzyknąć Gorze nam się stało, co znaczy mniej więcej, że spadło na nas wielkie nieszczęście, po czym ruszył ze swoim chówcem do walki. I tu właśnie Mongołowie mieli użyć gazów bojowych. Cytując długosza, była tam w ich wojsku m.in. Chorągwiami jedna ogromnej wielkości. Na wierzchołku jej drzewca tkwiła postać głowy wielce szpetnej i potwornej z brodą. Buchnęła z niej jakaś gęsta para, dym i wiew tak smrodliwy, że za rozejściem się między wojskami tej zabójczej woni, Polacy mdlejący, ile dwożywi ustali na siłach i niezdolnymi stali się do walki. Dalej opisuje on już tylko śmierć księcia, nieco inaczej niż opisuje to historia Tartarorum, ale obie relacje da się w miarę pogodzić. No i opis tutaj jest już w miarę barwny, zabiera sporożczenia głów i informacji, co jest lekko dziwne, patrząc, że Jan Długosz żył około 200 lat po bitwie, także nie mógł być ani jej świadkiem, ani żadnego nawet znać, przez co cała ta historia budzi mnóstwo kontrowersji. Obrońcy Długosza są zdania, że relacja jego oparta jest na nieznanej dziś kronice dominikańskiej. Jego przeciwnicy za to słusznie zauważają, że Długosz lubił sobie wiele dopowiadać, ubarwiać, niekiedy nawet fałszować fakty, przez co ogólnie dziś już jego kronika nie jest uważana za prawidłowe źródło informacji na temat bitwy. Dlatego niestety pierwszymi znanymi polskimi słowami nadal są daj, a ci ja pobruczę, a ty poczywaj. A pierwszy odnotowany atak chemiczny nie odbył się w średniowiecznej Polsce, a dopiero w trakcie I wojny światowej. Podsumowując, co wiemy o bitwie? No pomijając w wielu miejscach wątpliwy przekaz długosza, to niewiele więcej niż wcześniej wspomniałem. Można powiedzieć, że w zasadzie więcej o niej nie wiemy niż wiemy. No i na koniec, jakie były skutki starcia? Oczywiście Polacy przegrali i to dość. Srogo. Po bitwie tatarzy udali się nawet podlegnicki zamek, gdzie ukazali obrońcom nabitą na włócznie głowę księcia. Ostatecznie jednak, nie mając środków na oblężenie, wycofali się. Z pozytywów, bitwa na pewno zyskała status wielkiej obrony zachodniego chrześcijaństwa. Henryk Pobożny został za to męczennikiem. Co prawda nie beatyfikowanym, jednak to może się niedługo zmienić. Trwają prace w tym kierunku. Jego śmierć miała też inne skutki. Część osób uważa, że były spore szanse na koronowanie go na króla oraz być może zjednoczenie polski, co jednak całe wydarzenie skutecznie uniemożliwiło, pogrążając kraj i tak zrujnowany wojną z Mongołami, w dalszym chaosie i wojnach między dzielnicami. No i to by było na tyle, jeśli film wam się spodobał, to tradycyjnie łapka w górę, subskrypcja, możecie napisać w komentarzu, co chcecie, na przykład o czym nagrać jakiś inny materiał, zapraszam na nasze socjale, na naszego Discorda, tam jestem aktywny, możecie ze mną pogadać, oczywiście na Patronite'a, bardzo nam pomaga wsparcie tam, tutaj jest lista patronów, Tradycyjnie zobserwujcie też Instagrama DeJota, który robi nam te piękne rysunki. No i to by było na tyle. Cześć!